Taka armia. A, dobra, moi Szkoci mają obecnie 37, 39 ostrzału. Powoli lepiej. To teraz pikinierów trzeba spawić znowu. Ja zobaczę grenadierów, jakie mają staty. Aha, pokaż się. 34 walka w zwarciu, 20 strzał. Kąśliwie to wygląda. Teraz będę robił ich. Ty widzisz jakie umocnienia u niebieskiego ty? Że tędy nie przejdę sam. Nie, porobię teraz takie pod artylerię, może to coś pomoże w walce. I nie wiem co teraz zrobić. To jest właśnie ten moment w kozakach, gdzie masz potężną armię, ale nie chcesz jej ruszać, bo coś się spierdoli podczas ruchu. Dokładnie. Wolisz się bronić. Więc będziemy tak się zabudować teraz. Cały czas. No, postawiam dwa domki w jednym ty, lol. Dobra, wstawię się chociaż w takiej prostej linii. Tutaj. Nie wygląda to dobrze, kurde. Powiem inaczej, wygląda to źle. To wszystko naszego bizarnego bota, bo wiem, że wydać bardzo trudne na panie. Bardzo trudny by ich zjadł. Albo jakieś rozsądne ataki chociaż robił. Tety. Ile mamy? 77. O, kirasierów trochę nasrałem. Pyr, 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 pyr. Ojejku.
No, trochę się na razie nudno robi, smutno. No jest, to jest bardzo źle. Więc bym tak nasrali tymi dwulupowymi, że tutaj konnicą nie mogę wjeżdżać. Dlatego na dole. Tu są trzy fleszy mam po swojej stronie. No to cholery, co jak ja mam to. No i patrz jeszcze, jak ten Ryuku się rozbudował. No. Chociaż on w ogóle nie walczy. No tylko tworzy jednostki. Takie to lekkie dosłowiące. To trzeba jakiś atak z góry przeprowadzić. Trzeba zaatakować tych Ukraińców, bo ja tutaj się nie przycisnę. Nie ma opcji. No, ja zostawię tutaj na niepoznaki te trzy armie. Jednostki. Tak pomyśli, musi pomyśleć zanim zaatakuje, bo... Stawię sobie tutaj kirasjerów. A wszystkich Chorwatów wyślę do ciebie. Przygotuj się do ataku na Ukrainę. Ulepszasz tam ładnie? Milion kamienia. Boże. Można się sprzedawać po miliona od razu, bo to tak. I je 60 tysięcy. To lepsze jednak te ataki. Grenadierów. Oni mają 40. Stawiam kolejny ratusz. Ja kurde ci powiem, nie? Moje pikniery mają 19 ataków. Ten ulepszony grenadier jeszcze nie do końca. Ma 60 ataku, 20 strzałów. Powiem. I ochrona po 15 wszystkiego. To co w grenadierów iść mówisz? No właśnie zacząłem rekrutację, tak, mam 70 nawet. Szybciej się rekrutują niż twoja jednostka elitarna, specjalna, nie? Mhm. Jest oczywiście słabsi są, ale to walka zwarcie to jest git. No 66, już 66 ma. Sformowałem kolejny batalion pikinierów. I oni wszyscy zginą w pierwszym ataku. To jest smutne. Ale szybko się rekrutują. Tak. Ja muszę domki zbudować. Dobra, ja zaczynam rekrutację grenadierów. Chyba jakiś mam nawet już, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, ta ten miał. Tak, 40. Okej, okay, gra. Dobra, moi grenadierzy są zajebiście, jeśli chodzi o tak zwarciu. No, mam problem z ludźmi. Ej, kurczę, wy i tak w tych domkach nie siedzicie, to po co wam te domki? I tak umieracie zaraz, więc na co? Umrzecie zanim zdążycie założyć dom nawet, znaczy sprowadzić się specjalnie. Ale nie, potrzebujecie miliony domków. Kurde, ja niedługo będę miał chatki pod kompasz. No ja się do samej ściany dorobiłem. No, będę musiał więcej ludzi wysłać do żywności. Ja mam 200 tysięcy, ale ci powiem, już tak nie rośnie. Ja mam 56 tysięcy. No zobacz, ile tu kolorków jest, ty.
Łot tam twardo atakuje. Zobacz, jaka do ciebie armia idzie. Patata je pierdolić. Ile ataku mają twojej włócznicy? Ledwie 18. Znaczy 20, bo plus 2 to 8. No. Ale pancerza nie mają, nie? No. To jest kurde minus, dlatego u mnie nie mógłbyś nimi walczyć. To same te wielolufowe stoją, was 7. Ale na Ukrainę to jak najbardziej. Strzelcy mogą trochę cię pokorać, ale jak się szybko nimi zajmiemy. No dobra, no i wyślę ci ten batalion jeszcze. O nie, kur. Jak nie wszystkich Chorwatów w sumie, bo u mnie to nic nie zdziałają. Z innej strony co atakuje. A ja muszę złoto kupić. Znowu. Dobra. No już po co ci złoto? Ja już w sumie nie na co wydawać to. Na wojsko. Wojsko na złoto? Armaty. No a ci grenadierzy to szybko się wrogują. No. Zostawiono nieskończoność i niech się dzieje. Już mam 117. A tych parduków nowych o 130 się zrobiło. Twoje pikinierzy mają pancerz, a mój nie. No co za idioci. No są ci z tego, nie? Normalni pikinierzy z koszer. Ci wcześniejsi jeszcze? No. No dobra, już tu pizę potworzył. Tak, stworzyłem kolonię, kurde. Ale duża ta kolonia się zrobiła. No tak nagle. Wiesz, taka najpierw kolonia, a potem staje się potężniejsza od państwa rdzennego, które w sumie już nie istnieje. Prawie jak z Anglią i USA, tylko że Anglia jeszcze istnieje. Jak oni mi się nasrali już. I to tak niepozornie wygląda przy tych stajniach, że o, no tam po 30 najwyżej przy stajni jest, nie? A tu 200. No ja tych koni to ja mam... Dobra, wysyłam chłopków do pracy w polach. Kurde, trudno znaczy koszary, jak jest strasz tych jednostek wokół dużo. Jak? No. No. Tam leży. No to ja zjem. No. Nie, on będzie jadł. No to patrz się. No ma, przydałoby się teraz strzygnąć w końcu. Jezus, ciszej, no. Zresztą, kto wytrzyma na lekko nagranie? Kto wytrzyma oglądanie tego? No, sztrukę godzinę bije. Nie mam pojęcia. Boże, ty to wiesz w ogóle, co masz w tej zamrażarce? Nie, nie wyciągam.
Osiągnąłem limit jednostek. Jak go mogę zwiększyć? Proszę pana, ja mam za mało łyska ciągle. Zresztą miejsce mieszkalne mam. To ty mają 10 tysięcy wojska. Ej, dobra, osiągnie to limit jednostek, ale jak go zwiększyć? Jak limit? Nie rozumiem. No, nie mam jeszcze zapełnionych wszystkich kwater, mam 2098 na 2205, a pisze mi, że osiągnie to limit jednostek. Dziwne. Nie wiem, może któryś ten, technologia to zwiększy. Kurde, teraz można by to rzucić na wroga, ale też się boję. No ja przynajmniej mogę na swoje terytorium wejść z powrotem. No, fajnie, w ogóle wszystko tam masz. A co komputer robi, nasz kochany? Nasz kochany komputer znowu atakuje tę mizerną Margo. Szaleniec. To co, rozpoczynałem rozmowy dyplomatyczne? Kiedyś trzeba. Dobra. Ja do przodu się wysunę armią. Ty! Przeżyło mi się pikier z początku gry, nie wiem jakim cudem. Teraz ich zapaszyłem w ogóle. Strzelaj tym wielowłowym, to taka fajna kratka serdiuków, a... Strzelaj! Nie łapię! No nie, co za... Ramon. Dobra, bot atakuje, zobaczę co tu mają. O matka. Odbiję moje kopalnie. Matka. Ej, weź odejść tą konicą od tej kopalni na północy. Będzie mogę tam się ustawić przez ciebie. Serio? Tak. Bo blokujesz mi budowę. Teraz ogólnie człowiek ma ochotę zrobić save'a. Tak, dokładnie. Znowu domki, jak pierdolę. A postawiłem kolejne stajnie. Nieskończoność. Zobacz to obsrańcy. Może i nie kończą tej budowy, no tak mnie to denerwuje. Tu przy każdym budowanym domku słyszę dziecko. No bo... Wiesz, strefa prywatna, to co może tam robić? Ale co chwilę. A jak wiadomo, życie krótkie jest w kozakach. Trzeba się cieszyć. No. Korzystać. Jejku. O, mamo.
Moich 300 Chorwatów na lewym górnym rogu mapy czeka na rozkaz. Ja się boję. Dziwisz mi się? No nie no. Tak, ja może sprowokuję. Oni chyba też się boją. I w sumie też im się nie dziwię. Potem się okaże, że oni ją dokopią i będzie tyle. No dobra, no ale już... Mi się nie chce, ja już chcę jeść, kurwa. O, patrz, jak załatwię im kopalnię tą ramną. O, ty! Sprowokowałem ich, zobacz, ruszają. Jeszcze wolę Total War jednak. Nie, teraz takie po prostu dziwne opinie. Nie no, po prostu... Tutaj te bitwy są za chaotyczne. Ja pierdolę, to się tylu pikinierów się narobiło. Ja już nie mogę, nie wiem czemu. Nie, czekaj, odblokowało mi się, dobra. Ej, co ja straciłem, że mi się odblokowało? A, został... Okej. Okay. Dobra, wolni chłopi. Chyba nie postawię. 3500 w chałupie mogę. To nie to limit jednostek. Też to miałem. Póki oni nie atakują, to sobie zostawiam domki. O właśnie, kirasjerzy się już pewnie porobili. Nie, czekaj. Limit jednostek, czyli ja... Ale co mi się nie rekrutuje? Wszystko. Chyba nic. What the fuck? No. Właśnie też to zauważyłem i nie wiem, o co chodzi za bardzo, tak szczerze mówiąc. Ale okej. Okay. Dobra, więcej domków. Może trzeba więcej koszar i takich tam. A to by wszystko równo, co się nie rekrutowało we wszystkim. Tak trochę słabo, nie? No. A, oddziałku nie mogą. Ja sobie sprawdziłem właśnie skrót do budowania domku. Klawiszowy. Ja na shiftie zawsze. Shift i lewym przyciskiem. To pyk pyk. Domek za domkiem budują wtedy, w kolejce tak jakby stoi, nie? To też się nie słuchają. No bo przechodzą do kolejnego, zanim skończą pierwszy, tak? No coś w tym sensie, no i nie dokończają chyba tych domków. No akurat... Potrzebowałem tylko jeszcze chyba 7 grenadierów, żeby utworzyć, wiesz, na 196 oddział. No dzięki, kurwa. Po 120 postawię. Reszta to będzie jakieś wsparcie. Kurde jest. No. Kurde, wyczaili nas.
Gdzie co? U husarią. Zaraz tutaj armia podleci. O, widzisz, już się nasi tutaj podjechali pod mury. O, wracać. Idioci, zabraniam wam ginąć dzisiaj. Słuchaj, my tu sobie czekamy kulturalnie. Bez presji żadnej, zupełnie. Dokładnie. Ciekawe, czy oni mają limit jednostek. Pewnie tak, no jeśli by nie mieli, to by było trochę głupio mi. Jeszcze był... W sumie może byśmy się przebili przez ten. Gdzie mi tu wjechali? Nawet nie zauważyłem, Mendy. Zostawcie moich chłopów! Bijcie chłopów temera, a nie. Ej, no, moi są już daleko. Gdzie, tu przy kamieniu? Zostaw ich. Jedzie husary jeszcze. A spójrz, teraz ci zginęli ludzie, możesz werbować nowych. Nie, właśnie mi tu nie giną, tylko chłopy poginęli, a... Husaria. Nie widzę. Aaa, nie! Tak, twoich mi. Spieprzać! Rozstrzelaj ich! Moi chłopi giną! Nie wiem, co ci grenadierzy odwalają. Bo się zgubili się. Atakuje czerwony chyba. O. O shit. Jaka menda? Chcesz atakować ich? Bo wiesz, gram już ponad 2 godziny. Też mi to ciąży, no. Boże, poczekaj, aż... Ej, czemu Divioner ma tak mało punktów nagle? Nie wiem, nic nie mówię, czy coś. W ogóle patrz, ile nagle my mamy, a ile oni. Znaczy, przynajmniej u mnie tak dziwnie to wygląda. No, ja mam 600, ty masz 300 i nasz bot ma 9, kurwa. Gwiazda programu. Najlepszy bot ever. No i zmiana pana 300 już przy kamieniu i poginęli przez ciebie. Lul. Ej. Chłopów też nie mogę werbować, nic nie mogę werbować. Nie, ja mam już dosyć tego czekania, nie? Co, idziemy umrzeć chwale? Czy mam sprowadzić jeszcze armaty, tam się 5 tur ladział? Jakich? To się dorzuci po prostu podczas bitwy. Zanim to się dotura, to bitwa się skończy. To co? Okej, tutaj tych. No, jak twoja decyzja? Idziemy, kurwa. Zdaje się na ostry w tej bitwie przeciwko Polsce i Ukrainie.
U mnie na dole jest za dłużej, więc... No to na północy nie ma, konica jest. I budują kolejny mur. Oni stawiają kolejny mur. Co, atakujesz? Ej, no to mów, że atakujesz, a nie tak idziesz po prostu. Masz, tak sobie idę po prostu. No to... Remix? Nie rób nic głupiego. Atakujemy? To co? Atak? Dawaj to twardo, bo już nas widzą. Okej. Okay. Idźcie umrzeć godnie wszyscy. Dalej szybko się przechodźmy przez to lewo. Dobra, ruszam tym wszystkim na południe. Koniec, kurwa, ostatni atak nadziei. Bo już mi się nie chce naprawdę, nie? Udar 2-0. Pierdolę. Tymi Chorwatami tu jadę. Właśnie Chorwatów bierz z góry, z północy. Takie, bo tu na razie nawet nie ma miejsca ci się wcisnąć. Oni tak się zbierają w kubkę. Dobra, moja konica padła. Jaki u mnie kurwa dym jest? O, patrz to, kurwa, co się tu dzieje? No, moi ludzie giną. A, moje działa zostały z tyłu, no fajnie, dobra. Jejku. Dobra, to ja zacząłem werbunek nowych jednostek teraz. Już mogę. O, moi jeszcze żyją. No i do dużo ich dostało. Jaki fajny w ogóle, zobacz jaki to atak poszedł na południu u mnie. Dawaj, bierzemy dwa ognie tą husarię. Ruszaj tą, Chorwatów. Jak pięknie padła. Przeszliście tam? Nie. Na południu? Toż, no zobacz ile tego gówna tu jest. Miejku, dobre. Przemieda, tak się powiedzie. Heh.
Zioder tam pisze, kurwa już. Jechaliśmy na chatę. Dawaj tam jakiś grenadierów, zaśniszmy budynki. Dobrze, niszcz mu, wszystko mu niszcz, kurwa. Nie ma, Divionera rozwalimy, to... to przestanie spamować tymi pieprzonymi strzelcami. I zostanie tylko ta armia na południu, widzisz co jest? No. Która i tak nie jest jakaś wybitna. Mi się wydaje, czy trzeba brakować tego... żelaza i węgla do strzelania. Co? Bam, wysyłam tam coraz więcej ludzi. Im czy nam? No im, zobacz. Tak stoją i się patrzą na moje konie, a moje konie ich tam wybijają. Widzisz? Mhm. Czekaj. Nie wiem, może ci strzelcy potrafią być debugowani w ogóle. Tam konica się została na północy jeszcze. A. No, 40. Ale chciałem, że Chorwaci zrobili tu robotę nawet. Dobra. Wysyłam do oddział pomocniczy i werbuję teraz grenadierów. Ty, wjeżdżam, wygrałem na południu. El. Jak? Staria to taką miałem armię wielką, że to był szok. Dawaj, niszcz mu szybko koszary i stajnie. To jest najważniejsze punkty do zniszczenia. No tu wygram na południu, ale tu co chwilę dochodzi jednostek. Dobra, teraz zmianę rekrutacji zrobię, samych grenadierów będę robił. No właśnie, teraz ja też już werbuję samych grenadierów. By mogli burzyć, nie? No. A tu chałupicę trzymam. Zobacz, pikinierzy się wlali. Pięknie, żeśmy to wygrali. Nie spodziewałem się. No ci powiem, że też jak tak atakowaliśmy, to no, no. Takie... na śmierć idziemy. No, na śmierć idziemy. Tak jak umrzeć, to jakoś fajnie. A to taka... a... taki atak. To się przespacerowaliśmy po nich. Jeszcze kannicę sprowadza mi wszystko. Tak. Bot nam grę zrobił.
Dobra. Nie wiem, czy mi potrzebny jeszcze jeden oddział grenadierów, ale zaraz przyślę. Tak for fun. Ej, dziwne, że jakoś nie zajmuje ich w ogóle budynku. I teraz patrz ten tekst. Ta klawiatura to tak nie działa po prostu. Po kolonii, to chcesz patrzeć na twoje domki, to ja się... Bot, sprowadź mi teraz armaty! Rychło w czas. A to ślij mi jeszcze jedno skinie. Patrz, jaka potęga to jest. Sprawia trochę trwa to sprowadzenie wojska z tej kolonii, ale... Kosał, ale nic nie robił. Zobacz, jak armii już u nich stoimy. Te moje działa stoją smutne z tyłu, w ogóle nie użyte. Divioner niszczy całe budynki wszystkie. Ale ładnie się udało. Jak ktoś to obejrzy, to niech napisze pod filmem, poproszę. Partyzantów to ja miałem, znaczy prawie, Szkotów, w sukienkach.
Moi żołnierze w sukienkach rozwalili polską armię. No, wszystko burzy i mi jednostki giną. Dobra, ja się wycofuję. Ctrl A. Wszyscy w jedno miejsce. No tego fajnie, no. Jezu, to nic dziwnego, że moi rajdarzy tak slabili. Koniec, tak? No, coś tu jeszcze chyba zostało, nie wiem. Nie no, chyba nic. Zaraz się pewnie wyłączę. W ogóle jest jakieś podsumowanie po bitwach, czy nie? No. Chyba chciałem zobaczyć, ile tam się tłukło moich straty, milion żołnierzy. U mnie nawet chłopi tu przyszli. Boże. Ja, czekaj. Jejku, jaka to twoje piękne szeregi. No. Chyba armia Mordoru. A, no bo to już się skończyło, tylko że nam nie pokazuje. Dobra, spoko, wypas. Błąd połączenia został przerwany. No ja nie zobaczymy statystyk. Fuck! Dobra, to poproszę jakiegoś miłego widza o podliczenie wszystkich moich strat oraz zabitych przeze mnie jednostek. Znaczy, jak już ktoś obejrzał te 2,5 godziny, to myślę, że ma dość czasu, żeby podliczyć moje straty i zabite przeze mnie jednostki. Jezus, jednostek ja tu mam. Dobra. No to fajnie co? Było. Zwróciłem 2,5 godziny na tej grze. Ale jaka bitwa. Ale nie, to podśpetniemy, nie? Podśpetniemy to. Nie, ja to wrzucam całe. Zabiją mnie, bo już to będzie drugi taki film, bo tamten Ziggy też ma 2,5 godziny. Ja to zrobię pod wyświetlenie, ja potnę tak po 30 minut. I będę wrzucał jeden za drugim, tak od razu, w jednym odstępie. Co za menda? Nie, ja się nie zniżę do takiego poziomu. Wrzucę po prostu takiego potworka 2,5 godziny. Nie, no dobra, no to co, żegnamy się, no to na razie, nie? Dziękujemy za uwagę, było naprawdę fajnie. Tak, to bardziej była bitwa pod stream, ale na ekranie też może być. No, pa, pa. Także bywajcie.